Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ja, MC, a oto przed wami drugi odcinek naszej podróży w Insight. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku rzuciliśmy ten save screen i możemy się teraz zostać tu na dół. Tylko pytanie brzmi, co nam to da? Gdzie aktualnie jesteśmy? Tu mogłem coś wyrywać i na pewno wyrywałem. Okej, to wygląda jak backstage, będę całkowicie szczerym. A, to jest znajdźka 1 na 14. Okej, to znalazłem coś w takim razie. Spoko, jestem szczęśliwy. Tu jest za ciemno, ja się boję. O, tu jest jakaś koleja w ogóle na dole. O, tu znowu mogę kontrolować umysł. Okej, otworzyłem coś. Tu zostaje. To super, jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Dobra, hop. O my god, jak to creepy wygląda. O, nie macie pojęcia, jak to creepy wygląda. Holy shit. Mogą się złapać nawzajem? Nie mogą w ogóle się złapać. Okej, czy to ma jakieś... A widzę guziki. No dobra, okej, tylko jak teraz... Dobra, wiem. Wiem, czaję, rozumiem. O, proszę, mi teraz poszło. Tu teraz musimy zamknąć. Dobra, I get it. A, jest prosta zagadka, I get it. Okej, dobra, żeby tego nie skopcić. Chyba skopciłem, nieważne. Cyk, udało się. Dobra, get me off, thank you. Proszę bardzo, mi teraz poszło elegancko, żeby się z tego wydostać. Dobra, tu mi się nic nie stanie. Takie miejsca jak to są najgorsze w takich grach, ponieważ siedzicie, jest spokojnie, jeśli rozwiązujecie zagadki, a tu nagle jeb! I dostajecie z zawału. Wtedy już wam nawet Bóg nie pomoże. Ja słyszę jakieś kroki albo coś i mnie to przeraża, mnie to niepokoi. Nie wiem, czemu teraz się boję tej gry, aż tak dobra jest światło, jestem szczęśliwy. Bałem się tej gry strasznie teraz, w sensie w tej sekcji, nie mam pojęcia czemu. Muszę się wyluzować po prostu trochę. Okej. To co? O, nie, tu są ludzie, nie słyszałem się im przyjrzeć. Fucking hell, co ja zrobiłem? O, dobra, jestem na tej. Okej, no są... Te zombiaki, tak to będę nazywał. Ci ludzie po prostu wyprani. O, będę ich nazywał wypranymi. Wyprani tutaj chodzą. Jedni trochę lepiej, inni trochę gorzej. I są ci goście z tych maskach. Nie wiem, czy ma maskę. Na pewno są ludzie, którzy tym przewodzą całym towarzystwem. A jeżeli oni się pojawiają, to ja mam dziwne przeczucie, że oni będą chcieli mnie tutaj zaatakować w zły sposób. Udało mi się to przejść. Ja bardzo chcę się dowiedzieć, co się właśnie dzieje, właściwie dzieje w tej grze. Fuck, wiedziałem. Co ja teraz? I co teraz? To było słychać. A jako, że próbujemy uciekać i być sneaky, to robienie hałasu nam na pewno nie pomaga. Okej. Just keep going forward, okej? Tych ludzi jest masa. Tych ludzi jest naprawdę dużo. Czy ja muszę zejść na sam dół? Obok nich? Nie. To jest bardzo zły pomysł, ziomuś, okej? Cześć! Jestem jak wy. Wtapiam się, dobra. Mogę tu wejść? Mogę tu... Kurwa. Udało się. Jeszcze! Ktoś się w końcu zorientuje. To nie ma opcji, że nie. Zaatakują mnie oni, jak nic. Nara! Ja mam podwójnie przewalone, ponieważ jeżeli ta gra jest horrorowa, to mam podwójnie przewalone, ponieważ mam tutaj lampkę, która na mnie świeci i ciemny ekran tutaj. Nie wyżej nic dobrego, lampo. Ja teraz nic w kobiety nie widzę, dobry pomysł, żeby na nią patrzeć. Szczury? Czemu nie? Czy coś tu jest? Nie. Okej, teraz będę znajdziek szukał. 1 na 14, co? Nie będę szukał wszystkich. Jeszcze mnie nie powaliło.
To nie było to. To zdecydowanie nie było to. Ja to mnie doskoczy inaczej. To co ja mam zrobić? No leap of faith to nie zrobię. Nie, yeah, this is tricky. A może muszę tą drabinę przestawić. Tak. Clever. Dobra, hop. Po drabinie. I jest coś po drugiej stronie. Tutaj się świeci. O, jest jakaś maszyna tutaj. I don't like it. I don't like it. Okej, no to mnie na pewno zamorduje, jak mi tego zobaczy. Dokładnie, dostałem paralizatorem. Pięknie. Fucking hell. Udało się? Co tu muszę zrobić? Otwierać! Otwierać! Fuck. Muszę zacząć to otworzyć. To niedobrze. Ok, muszę być ultra szybki w tym, co robię tutaj. I ultra uważny. To był błąd chyba. Nie, dobra, udało się. Jest git. Jest jak najbardziej git. Ok, muszę to zrobić ultra szybko, tylko jak? Dobra, uwaga. Psyk, idziemy od razu. Czy ja muszę najpierw to otworzyć, a potem ich odpalić? Dobra, to złap mnie. Podejdę tu, otworzę to najpierw. I potem ich odpalę. Bo muszę włączyć zasilanie do tej windy. Tak mi się wydaje, że to powinno być w ten sposób zrobione. No dobra. Najpierw to otwórzmy. Jak damy radę. Damy radę, tylko nie ma tyle czasu. Okej. To w takim razie jeszcze raz zabawa. Z naszymi lampami, strażnikami. Cyk! I lecimy. Nie bój się, chłopczyku, tym razem nie umrzesz. Haha, może następnym razem. Nie no, to jest nasz chłopczyk, musimy mu dać imię. Nie mam pojęcia, jakie imię mu dać. No clue. Dobra, na razie. Przekroczyłem was wszystkich. Haha. Dawno nikt mnie nie ścigał. Ciekawe, czy w końcu będą mnie ścigać. Zadzwoniła, że dojechała na miejsce. O, świetny pomysł! Świetny pomysł! Ok, na szczęście wytrzymała ta deska. Nie mam pojęcia jak. Serce mi bije w słuchawkach. No, to jest pomysł. Okej. Serce mi bije w słuchawkach, to jest bardzo dziwny efekt. Tam chyba też, w takim razie, skoro tak to działa. O, wpadłeś między wrody, musisz... Gadać tak jak one? Kruczeć tak jak one? Dun. Jestem zombiakiem, mój mózg jest wyprany. No i są ci ludzie w maskach. Chcę to zademonstrować, że umiem skakać? Czy nie jestem niedorozwojem? O, wszyscy w tym boksie muszą skakać. O, to niedobrze. Spieprzę to jak nic. O! Na równo z nimi skoczyłem, niesamowite. O, dobra, żyję. Jest okej. Przejdę. Jestem poza boksem, nie muszę skakać. Oni się obracają tam, okej. To jest jakiś test, Turing test. Fucking hell, to jest. Bardzo mi się nie podoba. Trochę za późno. Ale było git. Ja pierdzielę, to jest stresujące. Nie chcę umrzeć, Patrzcie, jaki jestem posłuszny. Cyk. Dobra. Katemet, idziemy dalej. I to bicie w słuchawkach. Od razu jak tam spadłem na dół.
Czy była opcja, żebym ja przeszedł to dalej? Ciekawostka, ciekawostka. Tym jest pies, bo brzmi jak jakaś obca istota. Jezus Maja, teraz pies będzie mnie wąchał, tak? Świetnie. I to mam przesrane, krótko mówiąc. No, wypuszcza go. I tak jest mnie. O Boże, ten dźwięk. Dobra, wiem, nie żyje. God damn it. Dobra, tego psa od początku. Ten pies jest strasznie czujny. Jak ja mam to wyczuć? Jak ja mam to wyczuć? No i znowu zepsułem. Mam uciekać, czy co? Uciekam, elo. Mam uciekać, a nie czekać, aha. Woohoo! Przez szybę! Holy shit, okej. Okay. Są manekiny, tak? O, ten pies mnie dalej goni, to zajebiście. To świetnie. Nie uciekam mu tym razem, bo stałem w miejscu. Dobra, wiem, ała, jest. O, tu przegryza, to jest tętnica, tutaj? Fucking hell. Okej, okay, jeszcze raz od tych ludzi? Nie, uciekamy przed psem od razu, dobra. Oby nam się to udało tym razem, trochę szybciej jesteśmy. I nie ma czasu na to. Nie ma czasu na to. To co ja mam zrobić tutaj? Okej, okay, co ja mam zrobić, żeby nie umrzeć? To jest bardzo dobre pytanie. Czy mam się schować? Tak, mam go w konia zrobić, ale temu nie ucieknę. Hopla! No i co teraz? Haha, psiaku. Naja! Patrz jak lewituje. Pięknie. To z tego, że mnie zabiłeś tyle razy. To nie jest ważne. Do końca, stary, jedziemy. Na te butelko, proszę. Dokładnie tak. A teraz, stary, powiem ci. Naja. Baw się dobrze. Okej, okay, how the fuck am I supposed to do that? A, dobra, no, logiczne, pudełko przesunąć. Czasami zastanawiam się nad czymś zbyt dużą ilość razy. A, nie mogę tego tak zrobić. Nie mogę tego tak zrobić. To w takim razie jak? Dobra, zróbmy tak. Bo chyba jestem naprawdę za głupi na to, a to jest bardzo proste do rozwiązania. Wróćmy się tu, bo tu możemy wskoczyć. Bądźmy w tym... Ej, stary! Bądźmy w tym po prostu inteligentni, nie? Jakkolwiek. No, weź to zejmij, dobra. I teraz to przesuńmy tu, na przykład. Najpierw. Proszę bardzo, zagadka rozwiązana. Takie to ciężkie było. Ech, ja i moje myślenie. Dobra, stary, jedziemy. Dawaj! Dun, 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 dun. Sorry, że tak cię wykorzystuję, ale ty i tak jesteś wypiany, więc... Co ci tam zależy? To mogę wylądować, nie wiem po co. Mogę zejść na dół? To nie ma postać rzeczy. Zajmij mnie to. Dobra, tu. A ja mogę przejść na boki chodzić. Ech. Możemy jechać dalej? Czy jest zamknięte znowu? O, pięknie. I co teraz? Czy ty możesz wziąć coś innego niż wózek, niż kart? Możesz to podnieść na przykład, coś z tym zrobić? A nie, tu jest tak typowo ściana. Oh, wait a minute. A co gdyby? Oh, what?
What? I u góry jest guzik. Aha. Oh god. Okej, to się robi meta. Może... Oh fuck. Bewo, ja... Może nie meta, to złe określenie, ale... Że możemy wchodzić w umysł, w umysł, w umysł. Incepcja umysłowa. God damn. Nieźle. Tylko wychodzi z tego pudełka. Wow. Nieźle. Czyli ta łamigłówka będzie na kilka osób. Ciekawe, co jeszcze do tej gry wprowadzą. Wow. Niesamowite, okej. Ty teraz tylko wy... Nie! Bo obydwoje z tego wyszliśmy, teraz zauważyłem. Dobra, let's go, ziomuś. Nie zauważyłem tego żółtego tu u góry. A tego typa. Okej, to są pracownicy, tak typowo w kaskach. Nie wiem, co oni tworzą. Wiem tyle, że mogę przesunąć teraz dźwignię. Siema. To jest woda? To będzie fest na czas, nie? A nie, wiem co muszę zrobić, dobra. Wiem co muszę zrobić. Dam siebie max tutaj. Bo się zamyka z tej strony. O, dobra. I w momencie, w którym on weźmie tą dźwignię, ja się ewakuuję stąd. Dobra, gotowi? 3, 2, 1. O, na styk! O, na styk! Jak się płynęło do góry? Jak? Dobra, szałkiem do góry. Jesus Christ, okej. To było bardzo na styk. Nie patrzę, znajdzie, nie patrzę, nic. Ja chcę stąd się wydostać. Thank you very much. Okej, jak się teraz chodzi do góry? Na dół, przepraszam bardzo. No to szałkiem w dół. Czy możemy tu przepłynąć gdzieś? Nie, to płyniemy w lewo w takim razie, skoro nie możemy tu nigdzie przepłynąć. Co nas spotka, jak płyniemy w lewo? Czy to jest teraz chyba do chodzenia w lewo? Turbina. Co tutaj się dzieje na dole? Bardzo bym chciał wiedzieć mimo wszystko. I się dzieje... O, uwaga! Znalazłem coś. Ciąg młody! Dobra. Platformy sobie robimy. Już nie utop, stary, proszę cię. Dobra, platformy sobie robimy. O, proszę bardzo, dobra. Mamy jedną. Gdzie znajdziemy drugą? Nic nie widzę, nic nie widzę. To jakaś taśma jest, nie mogę jej złapać. Tu nie mogę, nie wiem czy mogę coś tu złapać, ale wiem, że się zaraz utopię, więc lecę na górę. A, nie pewnie mi platformy, tylko to mogę sobie przyciągnąć. Inteligent, no dobra. Przyciągnijmy sobie to z drugiej strony, żeby się nie męczyć. W ciągnięciu. Młody. Właśnie, dokładnie. Dawaj, dawaj, dawaj tymi nóżkami. Pięknie, młody sobie radzi. To jest przykład dla wielu osób. Jak jesteś sam, nie masz co robić, bierzesz byka za rogi i idziesz przez życie, a nie. Pięknie młody robi. Sukces. Pływak wyborowy ze mnie jest. I z młodego też. Dobra, to jest kratka. Co mogę z tą kratką zrobić? Aj, się zrobiło cicho. Czy ja wypompowałem całą wodę właśnie? Tak. Bałem się, że coś gorszego się stanie. Na szczęście się nie stało. Ten guzik jest za dziecki moim zdaniem. Dobra, to wpuszczamy chyba wodę z powrotem. Tak, 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 tak. Dokładnie tak. Omygy. Omygy, to się zamknęło teraz. Omygy. Tam można wejść. Tam jakoś można wejść. Potrzebuję platformy. Tak, tylko gdzie ja teraz znajdę cokolwiek? Ten guzik jeszcze raz muszę kliknąć. Dobra, kliknąłem. Nie wiem, co się teraz stanie. To się otworzy teraz? Tutaj? Na prawo? Tak, tylko muszę być szybki. Cwaniaczki, dobra. Tutaj to się napełni. Ja się ulokuję już tutaj. O, tu mogę na górę wejść? Oho. Oho, zaczyna się. Tak, najbardziej tu mogę na górę wejść. Co mi to da? Aż się kamera zbliża, dobra, z tej strony.
To jest wejście tego pokoju, co teraz byłem w nim. Po co mi to jest? Bo chyba nie zdążę z tym, nie? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. No to jestem tu, sukces, udało się. Wchodzimy tu dalej. O, tu jest tak ciemno. Jakieś płyty tam są na ścianie? Naprawdę nie widzę. Halo? Aha. To światło jest tu u góry. No, pewnie jakby zobaczą, to będzie lipa, więc... Nie. Lepiej nie. Dobra. Bye. Nie ma mnie. Tu coś któregoś odcinka coś tu wydupi po prostu i dostanę zawału. Nie wiem czemu, ale trochę tak czekam na ten moment, trochę nie. O shit, no dobra. Ale przynajmniej mamy teraz platformę. Która się unosi na wodzie? Tak, i mamy dostęp do łańcucha. Tylko czemu możemy tam do tego pokoju wyjść z powrotem? Wiecie co? Nie chcę tego sprawdzać. Totalnie. Okej, po łańcuchu do góry. Deska i cyk, jesteśmy na dachu. Zajebiście. Pociąg. O, jest pełen ludzi. Świetnie. To są wagony zwierząt czy ludzi? To są wagony ludzi. Hitler maczał w tym palce, to ja wam powiem. Nie! Nie wiedziałem! Co to za jakieś niebiosa mnie atakują? No te teraz to widzę! O shit, o shit, jak to daleko sięga? Mój Boże! Dobra, zjeżdżamy w takim razie. O shit, na krawędzi dosłownie. Okej, czy ja to muszę przekręcić? O, tam jest jakaś klatka. Tam jest człowiek. Albo kilka ludzi. Kręć tym, kręć tym, kręć tym, młody, nie ma czasu! Aaaa, nie doskoczę! Dźwięk w tej grze jest naprawdę dobrze zrobiony. Nie powinien. Tyle mam do powiedzenia. Muszę to zrobić ultra szybko, albo kręcić i wrócić się, kręcić, wrócić się, kręcić, wrócić się. Tak też można zrobić, bo nie wiem czy to sobie... O fuck, za jednym razem. Po prostu ten dzień się trochę przesuwa. Bo wiecie, kąt nachylenia i wszystko i w ogóle. Dobra, teraz tym nakręcę. Teraz zdążyć powinienem. Prawda? 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 O! Nie! Milimetry! God damn it. Takie gry mają urok, dlatego jedną z moich ulubionych gier jest Unravel. I Unravel 2, będąc dokładnym. Głównie dlatego, że Unravel 2 grałem jako pierwsze. I po prostu bardziej mi się za szybko zjechałem. Bardziej mi się podobało od jedynki. Plus grałem w to z moją dziewczyną, więc... Dodatkowy fan na pewno był przy rozwiązywaniu zagadek. I tu też jest symulator iścia w prawo, chodzenia w prawo, ale bardzo przyjemny. I to jest gra też tego typu. Limbo też tego typu grą było, dlatego dobrze takie gry wspominam. I w tą grę tak samo mi się bardzo dobrze gra. Dobra, szybko młody, szybko, szybko. Bo na krawędzi. No nie. Nie mogłem tego szybciej zrobić. Dobra, spróbuję się wrócić. Spróbuję zakręcić trochę tym i się wrócić. To się będzie wracać. Teraz. Wow! Dosłownie na styk z tym cieniem. My god, okej. No teraz sobie się na pewno uda. Dobra. Fuck you, Big Brother. Idę do klatki. Nara. Super. I po co mi z tej klatki zostało teraz? Po co ja... A, to jest wejście po drugiej stronie. Ja słyszałem jak coś... No świetnie. Ja słyszałem jak coś tam walczało. Jak oni walczyli. Słyszałem to. Słyszałem to. Pewnie zostanę blisko nich. Słyszę ich. Zostanę blisko nich, to mnie zaatakują.
Ja nie z tych. Dobra, Stary, drugą stronę. Cień! Cień, to byłem w cieniu! To jest ciężko ten cień wypatrzeć. To jest drugie jeszcze światło, świetnie. Ten cień jest ciężko wypatrzeć po prostu, no. Dobra, szybko nie to światło leci, bo nie chcę być obok nich ani chwilę dłużej. Moje oko mnie denerwuje. Dobra, nara panowie. Nie jesteście naprawdę nikim, z kim chciałbym się pobawić. Więc... Okej. Okay. Nie płaczę, tylko coś mam z okiem. O, dobre, udało się. Okej, okay, teraz to światło tutaj jest. Dobra, dobra, włas, szybko włas! Uff. Udało się. Okej. Okay. W tym miejscu zakończymy sobie drugi odcinek naszego Inside. Gra robi się coraz bardziej napięta. Coraz bardziej jest momentów, w których są takie... I... Nie wiem, czy to jest gra horrorowa dalej, to jest bardziej chyba thriller? Thriller? Gra, która ma trzymać napięciu bardziej niż żeby wystraszyć. I jak na razie bardzo mi się gra podoba. Z odcinka na odcinek jest coraz lepiej, jeśli chodzi o moje wrażenia z tej gry. Także cóż, trzymajcie się, moi drodzy, na razie, cześć, pa. I do zobaczenia w następnych filmach z Inside. Trzymajcie się, pa pa.